Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku zostało wybudowane na osiedlu Białostoczek, obecnie przy placu błogosławionego księdza Michała Sopoćki. W 1982 roku powstała tu parafia Świętej Rodziny i w tym samym roku ogłoszono konkurs na projekt nowego kościoła filialnego. Konkurs wygrał projekt magistra inżyniera Andrzeja Nowakowskiego i magistra inżyniera Janusza Pawłowskiego. 27 kwietnia 1984 roku poświęcono teren pod budowę kościoła, a 17 maja parafia dostała pozwolenie na budowę i rozpoczęła się realizacja tego dzieła. We wrześniu 1986 roku oddano budynek katechetyczny, a 22 grudnia tego roku biskup Edward Kisiel poświęcił dolny kościół Miłosierdzia Bożego przy ulicy Radzymińskiej. W dniu 30 listopada 1988 roku doczesne szczątki sługi Bożego księdza Michała Sopoćki zostały przeniesione z cmentarza Farnego i zostały umieszczone w specjalnej krypcie w dolnym kościele sanktuarium. W dniu 24 czerwca 1990 roku nastąpił podział parafii Świętej Rodziny i erygowano nową parafię Miłosierdzia Bożego obejmującą teren osiedla Białostoczek. W kościele znajdują się obraz i relikwie świętej siostry Faustyny. Jest tu też zrekonstruowany ołtarz papieski, przy którym ojciec święty Jan Paweł II sprawował Eucharystię podczas wizyty w 1991 roku w Białymstoku. Codziennie przy ołtarzu papieskim o godzinie 21 odbywa się apel jasnogórski. 28 września 2008 roku na terenie sanktuarium odbyła się uroczysta msza święta beatyfikacyjna, w której przewodniczył arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w czasie której odczytał list ojca świętego Benedykta XVI ogłaszający księdza Michała Sopoćkę błogosławionym. Ustanowione święto patronalne przypadać będzie 15 lutego, czyli w dniu jego śmierci. W uroczystościach beatyfikacyjnych uczestniczył prymas Polski kardynał Józef Glemp w asyście 100 biskupów z całej Polski. Był tam też prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Bryła sanktuarium zachwyca, a w jego wnętrzu ciekawie rozmieszczone witraże, pomalowane na kolor czerwony i błękitny, rzucają światło na ołtarz główny, sprawiając wrażenie, jakby rozchodziły się z niego dwa promienie, czerwony i biały, podobnie jak z obrazu Jezusa Miłosiernego. Piękna świątynia, w której czuć wielkość Miłosierdzia Bożego. Kult Miłosierdzia Bożego. Według religii katolickiej Miłosierdzie Boga objawiło się w akcie stworzenia świata, a później także z miłości do Adama i Ewy, mimo że tę miłość odrzucili. Prostej, niewykształconej, ale bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy, Jezus Chrystus powierzył misję, orędzie miłosierdzia skierowane do całego świata. 22 lutego 1931 roku święta Faustyna miała wizję, w której został ukazany wizerunek miłosiernego Jezusa, a opisała je w swoim dzienniczku na stronie 47. Wieczorem, kiedy byłam w celi,
ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Wielkimi orędownikami kultu miłosierdzia Bożego byli święta Faustyna Kowalska, którą 30 kwietnia 2000 roku kanonizował Jan Paweł II i beatyfikowany 28 września 2008 roku ksiądz Michał Sopoćko. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.